co w nowym sezonie Kobiety na Krańcu Świata, bo bardzo ważne tematy, ale też nie do końca kraniec świata. No właśnie, zrealizowaliśmy odcinek z Bangladeszu, tak wspaniale zaczęliśmy, potem Ghana i mieliśmy takie plany, Japonia, Indonezja, Alaska, w ogóle ja już to widziałam oczami wyobraźni, ja już tam byłam i te bilety już były kupione, już byliśmy spakowani, pandemia. Pandemia zatrzymała nas wszystkich i sprawiła, że naprawdę realizacja programu telewizyjnego to była ostatnia rzecz, o której warto było myśleć, bo po prostu ludzie w tym czasie mają większe problemy niż programy telewizyjne i wszyscy się martwiliśmy o zdrowie nasze, naszych najbliższych i o to, jak sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Ale kiedy tylko poczuliśmy, że już możemy ruszyć w drogę, to ja też poczułam, że nie chcę właśnie teraz, właśnie w tej pandemii trzeba opowiadać historię niezwykłych kobiet, niezwykłych bohaterek, inspirować innych i dzielić się tą dobrą energią i dawać kobietom siłę. Nie tylko kobietom, bo ten program oglądają też mężczyźni. Wiem to, nawet jeśli się nie chcecie przyznać. Jen Bricker Bauer, moja inspiracja. Ona robi ze mnie lepszego człowieka. Każda ma inną historię. Wszyscy tu marzą, by iść do szkoły. Ruszyliśmy, no rzeczywiście, może nie na krańców świata, tylko ruszyliśmy na krańce bardziej Europy. Także odcinek z Austrii, odcinek z Czech, odcinek z Malty, która zmaga się z wielkim kryzysem migracyjnym i tam odcinek o uchodźcach. Przejmujący i zaskakujący. Jestem przekonana, że dowiecie się rzeczy, o których naprawdę nie mieliście pojęcia. I odcinek z Libanu, z Bejrutu. Właśnie wróciłam ze zdjęć i przywieźliśmy naprawdę przejmujący i mocny materiał. Ale mogę też uchylić rąbka tajemnicy. W tym roku po raz pierwszy odcinek programu Kobieta na Krańcu Świata z Polski. Setny jubileuszowy odcinek o kobiecie wyjątkowej, o kobiecie inspiracji, o kobiecie, bez której mnie też by tu dzisiaj nie było. Kobiecie, która miała siłę zarazić całe pokolenia swoją wielką podróżniczą pasją. Kto to? Elżbieta Dzikowska.